Witam Was, dostęp polskie menu browary.pl, Janek Szała, znowu na święcie piwa grodziskiego. Czy to jest jakaś nowa świecka tradycja, że będziesz nas odwiedzał w Warszawie co roku? Ale ja nie byłem w zeszłym roku na święcie piwa grodziskiego, byłem dwa lata temu. Kurczę, jak ten czas leci. Dwa lata temu sobie pogadaliśmy, naprawdę bardzo obszerny materiał, do którego odsyłam Was od razu, gdzie Janek zdradził całe annały, tajemnice, drożdże grodziskich i wszystko, jak należy zrobić piwo grodziskie. Jakieś refleksje odnośnie tamtego materiału? Znaczy, to było taka jakby wspomnienie do historii piwa grodziskiego, od strony, którą mało kto zna. Jasne. Także tutaj większość i tak tych informacji a propos drożdży, to są informacje już tak na ten moment tylko historyczne. Nie mamy już tych szczepów oryginalnych w tej ilości, jakie były wtedy. W związku z czym, tak jak wtedy już rozmawiali, możemy tylko domniemywać i zgadywać, jak to rzeczywiście wpływało na ten profil tego piwa i na te wszystkie właściwości związane z wypadaniem drożdży w trakcie fermentacji. Także to na ten moment to już jest tylko taka technologiczna ciekawostka, taka... Czyli Twoim zdaniem nie ma na rynku piwa grodziskiego, które by odzwierciedlało ten charakter oryginalny? A to jest trudne pytanie, bo no, tylko trudne pytanie. Ja jestem z tego pokolenia, co grodzisza oryginalnego już nie doświadczyło. Jasne. Piłem... z buteleczki oryginalne grodziskie chyba po 10, tam latach, nie? 10 czy 15 lat po dacie produkcji, tak. Także to już było zupełnie utlenione, bez gazu, bursztynowy taki miodowy napój. Ale data produkcji tego piwa był 93. Trzeci. No to też już, prawda, te jakieś reżimy robienia prawdziwego grodziskiego już chyba nie były zachowane. Znaczy się, grodziskie miało termin trwałości 60 dni. I szczególnie w ostatnich latach funkcjonowania starego browaru zdarzało się, że nawet z tych 60 dni piwo nie było w stanie przetrwać. No właśnie. No. No więc wróciliśmy lekko do historii, ale historia cały czas ma miejsce. I znowu jest nowe piwo. Browar Szałpiw w kooperacji Browarnie Czajna, same krafty, smaki piwa. O co chodziło? Zrobiłeś piwo w kooperacji z Browarem Nieczajna, ile to było? Dwa lata temu, nie? Znaczy nie, to nie było kooperacyjne, to było po prostu moje wtedy. Okej, okay, czyli jako kontrakt. Jako kontrakt Nieczajny, tak. I z tego co pamiętam, miałeś zastrzeżenia, że powiedziałeś, chyba już nie będzie powtórki, albo coś się mylę. Powiedz, jaki jest koncept tego piwa obecnego? Znaczy się, no koncept jest troszeczkę powtórkowy jednak, okazuje się, bo uważaliśmy nadal zgodnie z kanonem, nadal z tą recepturą pana doktora Szpenicha Świętej Pamięci, którą zawarł w swojej pracy doktorskiej. Użyliśmy surowców, które są jak najbardziej przypominające te oryginalne, czyli mówimy tutaj o słodzie grodziskim, czyli słodzie pszennym, dymionym drewnem dębowym. Słód pochodzi z browaru Grodzisk. Tak, jest udostępniony dzięki uprzejmości browaru w Grodzisku Wielkopolskim, natomiast pochodzi ze słodowni w Bruntalu, z czeskiej słodowni, gdzie metodą no, prawie że taką no, chałupniczą, no, taką bardzo rzemieślniczą został ten słód zrobiony. Oczywiście woda, no, nie mamy wody grodziskiej, ale staraliśmy się zbliżyć maksymalnie do tego profilu wody grodziskiej. Czyli modyfikowałeś? Jest woda modyfikowana, żeby się czyli ma być zbliżyć. Jaka? Miękka? Twarda. Twarda? Twarda. O, to jest twarda z dużą ilością siarczanów, znaczy z przewagą siarczanów. Później mamy chmiel tutaj. No właśnie, jaki? Tomyski. Tomyski. Proszę. Jednak, znaczy jest to bardzo wdzięczny chmiel. On niejako jest zbliżony do żateckiego. Jest oczywiście bardziej aromatyczny, bardziej owocowy. No, był używany na pewno do produkcji piwa grodziskiego, ale dobra, przed wojną. Z jakiej plantacji? No jakiej plantacji? A skąd mamy chmiel w tej chwili tomyski? No tylko i wyłącznie od Pawła Piłata, także... Polish Hops, pozdrawiamy oczywiście. Także no... Ale już nie z Wielkopolski, no tylko z Obelszczyzny, czyli ale, to też jest... Ale tutaj warto nadmienić, że po wojnie
do piwa grodzickiego były używane szyszki chmielowe, które na 90% pochodziły też z Lubelszczyzny. Mhm, jasne. Bo to po prostu było centrala jakaś, która zarządzała. Czyli tak naprawdę ten Tomyski z Nowego Tomyśla to był przed wojną tak naprawdę. Tak, to możemy, wtedy był używany, tak, nie? To wiemy, okay. że na pewno przed no wojną i był. Last but not least drożdże. Drożdże. Drożdże są też dzięki uprzejmości browarów w Grodzisku Wielkopolskim. Jest to jeden szczep. Mhm. Jak wiemy z poprzedniego opowiadania, do produkcji grodzickiego były wykorzystywane dwa szczepy, ale to głównie ze względów technologicznych. Czy w tej wersji również jest refermentacja? Jest refermentacja i tak samo jest klarowanie karukiem. Czyli nie dla Marleny, nie dla wegetarianów. No przykro mi bardzo, ale jeżeli styl mówimy, jest styl. Jeżeli mówimy o styl jest styl. Klasycznym odzwierciedleniu stylu, to no karuk. Kurczę, to już się nie mogę doczekać. Janku, czyń honory i otwórz oczywiście nie to piwo, bo to jest wersja limitowana. Etykiety jeszcze są w produkcji, natomiast mamy sporo tych buteleczek nieotykietowanych, dlatego jedziemy z wersją właśnie czystą. Wow! Specjalnie tak nalewasz? Wiesz co, zacząłem delikatnie lać. Ale, no, ale piana. Właściwie to on. Ej, ale zobaczcie to! To jest najważniejsze. To, co się tutaj dzieje. To nasycenie, tak? To, że to piwo buzuje. O to chodzi. No, ja myślę, że jak tak lejesz taką pianę, to rzeczywiście się dorwiemy do zawartości po jakichś kilku minutach. Pięknie, słuchajcie, pięknie. Zdróweczko, klasyczny Grodzisz. Dobrze, pytanie jest wobec tej wersji, którą zrobiłeś 2 lata temu i wobec tej wersji obecnej. Jakie są różnice? Jeżeli chodzi o sam proces, to nie. Ale jeżeli mówimy o aromacie i smaku, to są minimalne różnice i to też chociażby wynika z surowców. No, mamy inne surowce, chociażby ten słód pszenny dymiony, który tym razem został użyty, jest innej partii, świeższej. Mhm. Troszeczkę inaczej jest udymiony, co oczywiście wpływa dosyć znacząco na aromat tego piwa. No, prezencja jest fantastyczna, klar, pełen. To oczywiście jest specjalne szkło do Grodzisza, które ma te dziurki, żeby, prawda? Żeby te centra nukleacji się tworzyły, żeby bąbelki leciały. No piana totalna, śmietana, bialutka, zobaczcie jak ona już lejsinguje. Tutaj momentalnie się utworzyła ta brabancka koronka. No, jesteś zadowolony z wyglądu? Tak, jestem zadowolony, chociaż mogło być troszeczkę bardziej karowne, ale no... Jakby... To jest to, co rozmawialiśmy też poprzednio, że Grodziskie z Petainera to nie jest prawdziwe Grodziskie, prawda? Musi być z butelki. No ja wiem, że na potrzeby pubu i święta piwa Grodziskiego, lanie Grodziskiego z butelki każdemu to byłaby mordęga. Ale ja pierwszą rzeczą, którą dzisiaj wszedłem do samych kraftów, powiedziałem, macie butelkę? Dziewczyny, macie butelkę? Dziewczyny mówią, nie, mamy butelki, więc oczywiście zdecydowałem się na piwo z Petainera. Ale zobaczmy, że to nie jest coś złego, żeby przyjść do lokalu, bo ja zawsze mówiłem, idziesz do lokalu, pij z kranu. Nie, piwo Grodziskie jednak jest tym wyjątkiem, kiedy możecie, a nawet trzeba poprosić, jeżeli jest dostępne, żeby z butelki. Z buteleczki. Znaczy, no, piwo Grodziskie też jakby no, w czasach swojej świetności no, to było piwo serwowane głównie z butelki. Tylko! Nie było żadnego, nie było peczek, nie? I po wojnie no, to było takie piwo gastronomiczne. W większości dostępne właśnie w restauracjach, jako taki aperitif. Masz gorzej umytą szklankę. Zobacz, co się tutaj dzieje, nie? Widzę. Zobaczcie, to już jest 6 krążków, które się utworzyło. No to jest referencyjne po prostu Grodziskie, które tak pracuje pięknie pianą. To co, powąchamy? Jest oczywiście motyw słodu wędzonego. Zdecydowanie na pierwszym planie. Chociaż nie jest to taka intensywna wędzonka jak w innych Grodziszach. No właśnie, od razu możemy podyskutować. Napisałem o ciekawej nowości z browaru 3 kumpli. Oni własnoręcznie, samodzielnie dymią słód.
dębem, słód pszeniczny. Oj, tam chyba nie tylko jeszcze jest dąb, z tego co tutaj rozmawiałem z Marcinem. Chociaż jeżeli mówimy o wersji klasycznej, tak? Nie, to co dzisiaj próbowaliśmy, czyli ten graf. A. Janku, twoje odczucia. Mówisz, że dosyć intensywny aromat, niekoniecznie zgodny ze stylem. Znaczy się, no jakby sama już wariacja na temat grodzisza, że mamy... Odpuśćmy wariację. Znaczy w sensie, nie czepiajmy się kwestii wariacji, tylko zainteresowało mnie to, że powiedziałeś zbyt duża wędzonka w aromacie. No jest zdecydowanie za duża wędzonka, jak na grodziskie, ale nie zmienia to faktu, że jakby sam profil tej wędzonki jest dosyć przyjemny, bo nasuwa skojarzenie właśnie ogniska, trochę też wędzonej ryby momentami. Gdzieś tam się takie nuty pojawiają, jakbyś taką świeżo uwędzoną makrelę sobie rozkroił, to już ten aromat tak właśnie tego piwa kojarzy. Ale czy uważasz, że silniejsze wędzenie właśnie wyciąga tego typu aromaty? Że to jest po prostu zbyt mocno... Zbyt mocno powędzony słód. Zbyt mocno wymieniony słód, zdecydowanie. A jesteś w stanie powiedzieć, do jakiego stopnia należy ten słód wędzić, żeby to było zgodne ze stylem? Jakie są parametry? Tam są te ppm-y, nie? Tak, no nie powiem ci z głowy, ile tam powinno być ppm-ów. Co? No, specu. Powiem tak, no nikt tego, jakby cofając się do tych dokumentów historycznych, nikt tego za bardzo nie badał. Aha. Nawet w pracy doktora Szymienicha się nie pojawia nigdzie informacja. No właśnie, no to jest podstawa, kurczę, ile ppm-ów, nie? Tak, no to jak też kiedyś miałem okazję rozmawiać z dawnym słodownikiem ze słodowni krepiskowej przy ulicy Przykop w Grodzisku Wielkopolskim. To była słodownia właśnie, która produkowała tylko i wyłącznie słód. Na potrzeby wszystkich browarów, nie? W Grodzisku. No tak. Dymiony. I on mi tak opowiadał, że no tutaj tam brał trochę drewna z jednej kubki, z drugiej kubki i tak dorzucał trzy razy w ciągu procesu suszenia i było dobrze. I nikt tego nie opisał. I nikt tego nie opisał. To był jego wyznacznik wędzenia i on wiedział, jak zrobić dobrze, ale nikt poza nim nie wiedział. Słuchajcie, rozmowa toczy się bardzo płynnie i dzięki temu uzyskaliśmy właśnie już tą pianę, gdzie możemy dorwać się do smaku, więc jeszcze raz zdrówko, Janku, i pijemy. To, że to piwo jest nieochłodzone, od razu wyciąga więcej smaku. Zdecydowanie. Jak jest klasyczne grodziskie, wiadomo, w temperaturze 7-8 stopni? Myślę, że nawet może być trochę mniej. Może być mniej. Nie dostaniemy takiego konglomeratu smaków, który teraz tutaj czujemy. No wędzonka zdecydowanie. Ale ona nie jest aż tak bardzo w tym piwie dominująca. Ona jest wyczuwalna, ale jakby nie stanowi całego aromatu w tym piwie, całego bukietu. Jakbym ci nalał to piwo, nie mówiąc jaki to jest ekstrakt i co to jest w ogóle za styl, to tak byś strzelał mniej więcej, że co to może być, jeżeli mówimy o ekstrakcie. Nie, dziesiątka bym powiedział. Dziesiątka? Dziesiąteczka. Jest dosyć treściwe, oczywiście jest wytrawne, natomiast uważam, że już mi wyścielałyby się usta wędzonką. Uważam, że jest ta wędzonka w tej temperaturze dosyć wyrazista. To ja chyba jestem trochę przepalony wędzonką, bo Cin-cin. Pozdrawiamy Marcina jak najbardziej. Uważasz, że nie? Uważam, że wędzonka jest na takim ogólnie średnim poziomie, średnio niskim. No są grodzisze na rynku, które są zdecydowanie bardziej wędzone. Chociażby z trzech kumpli ten klasyczny grodzisz jest zdecydowanie bardziej wędzony. Ale uważam, że w tym piwie wędzonka nie powinna być dominująca na pierwszym planie. No i to jest to, co mówiłem już przy poprzedniej wersji twojego piwa, goryczka. To jest to, co wyróżnia właśnie grodzisza. Dajmy goryczkę. Tak. I ta goryczka tutaj jest, zdecydowanie. Natomiast powiem ci, że no, wolę grodziskie zdecydowanie bardziej schłodzone. No tutaj w tym momencie... Warunki polowe, świeżo co przyjechało z Poznania, także nie było szansy, żeby dobrze, zadowolony jesteś z tego piwa? Jestem zadowolony, cieszę się, że się udało na to święto grodziskie. No, ale nie dyplomatycznie, no mówimy branżowo.
branżowo, co można tutaj, co tutaj delikatnie można ewentualnie poprawić? Jeżeli mamy porównywać, to pierwsza wersja, co była ważona 2 lata temu, w moim odczuciu była lepsza. Była bardziej w stronę Grodzisza. Mhm. I to chyba po części też wynikało ze słodu, może trochę też fermentacji. Inaczej troszeczkę ta fermentacja przebiegła tym razem w stosunku do tego, co było 2 lata temu. Ile ono było na refermentacji? 2 tygodnie? To jest na refermentacji od kwietnia. O kurczę, no to ostro. A miało taki, bo ja też tam w różnych temperaturach utrzymuję przy refermentacji, miał taki swój, powiedzmy, 3 tygodniowy. No już zlałeś chyba, a może jeszcze sobie tych drożdży doleję, a co tam. Chociaż miał medne, ale to przynajmniej zdrowe. No trochę zostawiłem. Mam taki zawsze przy refermentowanych tak, piwach. Tak, zobaczcie, jest już to zmętnienie drożdży. 3 tygodniowy okres, kiedy rzeczywiście ta temperatura jest wyższa po to, żeby dosyć maksymalnie wykorzystać te cukry. No dobra, czyli jeżeli będzie trzecia warka, co zmieniasz? Jakby nadal trzymamy się receptury, może minimalnie fermentację zmienimy, żeby jednak było troszkę niższych temperaturach, żeby profil był czystszy, chociaż tu jest dosyć czysty. Co, jakieś estry czujesz? Są takie lekko, pojawiają się, ale to myślę, że te owocowe nutki to bardziej od właśnie chmielu tomyskiego niż od Ja nie wyczuwam. No dobrze, zatem jest dostępne to piwo? Będzie można je kupić u Badelarza? Myślę, że tak. Na ten moment dostępne jest jedynie zapamiętajcie w Craftboxie, czyli dosłupkowo, ale od przyszłego tygodnia, końca przyszłego tygodnia będzie już normalnie dostępne w hurtowniach. No, zatem dymajcie do swojego najbliższego Badelarza, upominajcie się o Grodziskie z szałupi w browarnie czaj na same krafty, smaki piwa. Kurczę, no, poczwórna kooperacja, już niedługo zabraknie miejsca, kooperantów. No. Tak naprawdę tu jeszcze powinno być piąte logo Areckiego bez bloga. No. Ale niestety nie ma loga, bo nie ma bloga. Arecki, pozdrawiamy. Jako ciekawostkę tylko powiem, że to jest jedna z dwóch wersji, która na ten moment wychodzi. Wersja klasyczna i mamy jeszcze wersję tak zwaną dziką. Z czarną porzeczką i z grepem. A, to też jednak, kurczę, już tutaj 18 minut leci, no ale z Jankiem to tylko, wiecie, 2 razy do roku, więc można kontynuować temat. To już z Marcinem rozmawiałem na ten temat tego piwa, że dla mnie troszeczkę za dużo porzeczki, że jednak ta owocowość porzeczkowa przejęła to piwo, a Marcin powiedział, dobre, dlaczego tego nie zerżnąć? Przecież mamy z kranu, możesz zawsze sobie te proporcje dopracować, ale jak ty to odczuwasz, czy tej porzeczki nie jest za dużo? Wiesz co, no ja to właśnie mieszałem tak na swój gust. Na swój. Także starałem się, żeby ta porzeczka nie zdominowała. Mhm. Wydaje mi się, że mimo wszystko w aromacie jest wyczuwalna wędzonka, czyli jakby ten element piwa grodzickiego. W smaku dopiero czuć tą porzeczkę, że ona jest takim owocem dominującym, ale jednak no, nie zdominowała całkowicie tego piwa, przynajmniej w moim odczuciu. Okay. Też trzeba powiedzieć, że to piwo jest świeże jeszcze akurat, to z czarną porzeczką. Także ono w wersji butelkowej będzie zupełnie inne niż to, co mamy dzisiaj na czyli ekranie. Jeszcze też będzie butelka, tak? Tej będzie wersji. Buteleczka. Dobra, a co tam jest dzikiego? Drożdże poszły. Drożdże poszły. Znaczy ta mieszanka. Mieszanka. Ta, co jest do kwasów używana. Okay. Także, okay. Także one się też na pewno z czasem zmieni w tej butelce. No to świetnie, no to nie dość, że zapraszamy na klasyczne Grodziskie, to. No ale butelki to już nie masz, nie? Nie tego mam, drugiego, niestety nie? Nie mam. Jest na kranie, więc będzie, czy będzie etykieta podobna niebieska? Taka będzie, taka w stylu, no jak to się mówi, funky. Świetnie, ja myślę, że z Jankiem się zobaczymy, a nie, ty nie występujesz na poznańskich targach piwnych, nie ma was tam. Czy będziecie? Wiesz co, no teoretycznie mamy być. Dziesięciolecie, więc targów, no wypadałoby. No ja będę, więc jakby nie mogło być szału piw. A jak nie, no to mam nadzieję, że... Nie, ja chcę, stawienie... was, ja chcę was wziąć na scenę, tatę i ciebie. Pogadamy o starych, dobrych czasach, jak to było. No dziesięciolecie poznańskich targów piwnych, więc fajnie by było pogadać o
o tym, co Schaupiw wniósł dla polskiego piwowarstwa rzemieślniczego, a wniósł niemało. Wszystkiego dobrego. Janek, coś na koniec? Słuchajcie, no mam nadzieję, że się zobaczymy na jakiejś imprezie i będziemy mogli sobie wspólnie zdegustować. I wymienić uwagi, co tutaj uwagi, tak. Nie pasuje. Znaczy ja jestem otwarty na opinie, uwagi. Jakby, to jest piękne. No, to jest istotne, bo ja tego nie ważę dla siebie, tylko ważę dla was. Tak? No i tym pięknym akcentem żegnamy się z wami. Do zobaczenia.